tvpodkarpacie.pl. Pobłogosław Panie Boże to miejsce, miejsce spotkań i zabaw dla dzieci, aby tu wzrastały wzajemnej miłości, dobroci i życzliwości. Całkiem! Można sobie zabrać na pamiątkę. Wstęga przecięta, więc teren oficjalnie otwarty, a konkretnie druga część placu zabaw przy samorządowym przedszkolu numer 3 w Sanoku. Ruch dla dziecka w tym okresie rozwojowym jest strasznie ważny. Wraz z rozwojem ruchowym idzie rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny, a dzieciom jest potrzebne takie miejsce, taka enklawa, gdzie będą miały swój własny kolorowy świat. Na nową część placu zabaw składa się piaskownica, 3 sprężynowce, 2 zjeżdżalnie oraz bocianie gniazdo, które cieszy się ogromną popularnością wśród podopiecznych przedszkola. Koszt całego przedsięwzięcia to 25 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą ze zbiórki zorganizowanej podczas pikniku rodzinnego. Z kolei pomysł organizowania cyklicznej imprezy jest autorstwa dyrekcji i Rady Rodziców Przedszkola, ale przede wszystkim Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem, które działa przy placówce. Rodzice postanowili stworzyć stowarzyszenie właśnie po to, żeby pomóc przedszkolu w uzyskiwaniu różnych środków na zakup potrzebnych rzeczy dla przedszkola, żeby dzieciom było po prostu milej, weselej. Data otwarcia placu zabaw przy przedszkolu nie była przypadkowa. Tego dnia urodziny w przedszkolu obchodził bowiem Kubuś Puchatek. Było wspólne czytanie bajek, występy artystyczne dzieci, jednak co najważniejsze dla maluchów, spotkanie z głównym bohaterem bajki. Bo dzisiaj jest Twoje święto i dla wszystkich dzieci jest tak przygotowany taki piękny, pyszny torcik. Urodziny Kubusia Puchatka były zwieńczeniem prowadzonej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Kampania ma za zadanie propagować codzienne czytanie dzieciom jako tanią, przyjazną, a przede wszystkim skuteczną metodę rozwoju psychicznego, umysłowego, moralnego. W związku z tym dorośli powinni pamiętać, że czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie, codziennie jest jedną z najlepszych inwestycji w rozwój dziecka. tvpodkarpacie.pl